To jest panel z komiksu Henryk Kajdan, koniec, a dokładnie z numeru Henryk Kajdan 22, który w tym tomie koniec się znajdzie. Naszło mnie na takiego właśnie potwora, trochę w stylu lat 90. na maxi 90'sowa rzecz, ale chciałem, żeby to mega dobrze wyglądało też w czerni i bieli. Zobaczcie na to. I zaraz Wam pokażę krok po kroku, od szkicu do finalnego tuszu, w jaki sposób ten panel powstał. Więc jeżeli to, co widzicie, do Was przemawia, to serdecznie zapraszam do takiej wspólnej, krótkiej podróży przez całe powstawanie tego panelu. Do dzieła! Już dawno nic nie było, więc będziemy tuszować. Będziemy tuszować nową planszę do komiksu Henryk Kajdan Koniec. I dzisiaj naszło mnie na klimat w lat 90. Ten obraz, ten monster to jest amalgamat wszelkich wyobrażeń, które mam na temat lat 90., zwłaszcza Spawna Grega Capullo z takim ordynarnym tuszem Danego Mikiego, który wszyscy znamy i kochamy, chociaż czasami się z niego na tych nagrywkach trochę podśmiechujemy. I tak dzisiaj pojedziemy. Słuchajcie, mam tu narzędzia, ale wiem, gdzie wszystko jest. Więc uwaga, i będę robił taki intermittent to nagranie, nie będę ględził przez półtorej godziny, bo mi to pewnie zajmie ponad godzinę, żeby to wszystko potuszować, tylko zrobimy tu porządeczek na tym. I generalnie idea jest taka, żeby zrobić ten inking taki trochę, zgrzyt żelaza po szkle. Nie robić czegoś takiego, tak jak tutaj na poprzedniej planszy na przykład zrobiliśmy, komiksowej, takiego bardzo tradycyjnego, wręcz, no bym powiedział, klasycznego inkingu, jaki tutaj zastosowałem, przynajmniej tak się starałem i tak mi to wygląda. I taka jest aspiracja przynajmniej, ocencie sami. Natomiast tutaj bym chciał poszaleć, tu bym chciał trochę w stylu takiego Curse of the Spawn. Może dlatego, że się naoglądałem ostatnio Curse of the Spawn. Wziąłem spółki jakoś trochę przypadkiem, no i słuchajcie, od takiego krzepkiego sentymentu przeszło mi do inspiracji. I nie mówię, że na jednej z kolejnych nawijek trochę się znowu na Danego Mikiego tam nie pogniewamy lekko, no ale słuchajcie, prawda jest taka, że wszyscy nosimy to głęboko w naszych sercach, więc jak jesteście ciekawi, jak mi to pójdzie, to stay tuned, bo dzisiaj sobie właśnie zrobimy tego bad boya. Nie będziemy wszystkich tych obrazków na tej planszy, tylko sobie zrobimy ten główny obrazek. Tutaj to się wyklepie potem, to jest tutaj, ja nawet tego nie spensilowałem, bo to się zrobi. Natomiast to, co mnie interesuje, to zacząć to, póki, i kuć to żelazo, póki gorące. I wiecie, co zrobię jeszcze póki tego? Tutaj mam taką jakąś starą kartkę, wybaczcie mi, ale chodzi o to, żeby ten inking, który będziemy robić różnymi narzędziami. I teraz tak. Nie będziemy robić właśnie takiego klasycznego, jak tu pokazywałem na tej drugiej, o, który polega na takiej pełnej linii, o, na pełnej linii i na takim klasycznym featheringu, czy hatchingu, jaki mamy tutaj, nie, że to wszystko takie okrągłe jest, tylko będziemy robić takie, postaram się dzisiaj zrobić takie, o, widzicie? Takie coś jak, a między Salem Buscemą, a Danym Mikiem, coś takiego mam w głowie bardziej fancy, gdzie od kropy się zaczyna, na kropie się kończy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. O, takie bardziej ostre sobie porobimy w stylu takiego trochę wczesnego image. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Będę pewnie korzystał coś między cienkopisem a klasycznym piórkiem. No i słuchajcie, jedziemy z koksem, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Zabieramy się. Ja tego potwora wymyśliłem po prostu na poczekaniu i zaczynamy od włosów, no bo to zawsze coś daje. Tak jak mówię, nie będę pokazywał całości, bo nie chodzi o to, żebyśmy tutaj obserwowali moją łysinę, która się będzie wyłaniała z nicości co chwilę. Ale sobie pojedziemy tutaj, dobra. Ajajaj, wyjechało mi się, ale wiecie, to można, to się wyklepie, nie? Będziemy udawali, że tak miało właśnie być. O, i o to chodzi. Robimy mu takie łuski czy coś. O, w ten sposób pędzelkiem, szybko i sprawnie. Zapomniałem, co mu tu wymyśliłem, musiałem sobie chwilę przypomnieć. O, można takie coś, dobra. Nie wiem, co to jest kompletnie, ale robi wrażenie, że mu się przyda do ataku jakiejś innej istoty i o to chodzi, dobra. Teraz będziemy musieli uważać bardzo, żeby mu oczu nie spieprzyć. Oczy to czarne będę chciał zrobić. Trudno to zrobić. Ale jeszcze potem poprawimy trochę korektorem, ale jak się sepniemy, to zrobimy. O, tak. Trochę z brzucha. Mniej więcej. O. I żeby się udało. Chwila modlitwy, chwila filozofii zen.
I potem jeszcze się poprawi korektorem to. Także nie trzeba się martwić, w ogóle można jeszcze te białe refleksy podrasować potem. Wiadomo, najlepiej zrobić to wszystko naraz, od razu dobrze, ale tam jak się coś wyjedzie, to też nie ma tragedii. Może troszeczkę czarnego zabrakło. Ja się postaram jeszcze trochę bardziej podrasować te czernie tutaj. I tutaj tak samo. To trzeba pamiętać, żeby mniej więcej podobne rzeczy się odbijały w każdym oku. No bo tak jak w życiu, nie? Jak macie dwoje oczu, to w źrenicach wam się mniej więcej to samo odbija. Czy tam w tych, no w źrenicach, czy w tych, w tęczówkach, czy w czym tam, cholera, nie wiem, ale no generalnie w oczach. Dobra. Dobra, teraz uwaga, żebyśmy z niego kurczaka nie zrobili, bo się robi takie niebezpieczeństwo powoli. A obiecaliśmy sobie, że będziemy robić z niego tego niebezpiecznego stwora. Dobra. Ale spokojnie, to nie ma wyglądać dobrze podczas roboty, to ma wyglądać dobrze jako efekt końcowy. A zapewniam was, że efekt końcowy, który mam w głowie, jest bardzo dobry. Inna sprawa, czy uda się to pokazać na papierze, no ale słuchajcie, to już jest sprawa wtórna, tak zwana. Trochę śliny. No i przede wszystkim zęby. Jak mu zrobimy zęby, to zobaczycie, że połowa stresu zniknie, bo będzie wiadomo, że on jest groźny. Tak to jeszcze nie za bardzo to widać. No nie jest to stwór zbyt realistyczny, ale tak jak mówię, miałem ochotę na taką 90'sową przesadę dzisiaj. No każdy może zrobić dinozaura albo coś takiego, a my sobie dzisiaj pojedziemy z czymś naprawdę takim z czapy. Oczywiście zrobimy tu potem jeszcze bardzo dużo małych szczególików, ale generalnie chodzi o to, żeby oddać całość obrazu. Okej, i teraz czernie. Musimy dobrze zrobić kontrast. Czernie to jest podstawa tego rysunku. Nie można zostawić go za bardzo białego, ale też nie chcemy z niego zrobić tam gdzieś, żeby się wszystko zlało, nie? Więc tutaj fajny balans musi być zachowany między tym, co zakolorowujemy, znaczy zaczerniamy, a między tym, co zostawiamy białe. To jedziemy z koksem. Ja to robię wszystko jednym pędzelkiem, bo to nie ma co czekać. Nie chce mi się zmieniać nawet narzędzia. Jedziemy. Nie ma zresztą takiej potrzeby w ogóle. Jak będzie potrzeba, to zmienimy. Jak tam będzie można coś przyspieszyć zasadniczo, to spoko, to damy radę. Poprzez użycie jakiegoś innego pędzelka, czy tam pisaka. Ale generalnie to, co się da zrobić jednym pędzelkiem, to się da zrobić też drugim, nie? Albo inaczej, to, co się da zrobić długopisem, czy cienkopisem, to się też da zrobić pędzelkiem. To jest tylko kwestia przyspieszenia pewnych prac przy zmianie narzędzia, a nie zasadnicza zmiana pracy, albo zasadnicza zmiana tego, co się chce osiągnąć. Trochę mi tu noga wyjechała, ale to znowu poprawimy za chwilę. To się nie ma co stresować tym teraz. Takie rzeczy się zdarzają. Poprawimy w korektorze. Dobra, teraz dajemy odpowiedni cień na kamieniach. Od razu zanim przejdę do rzeczy z jakimiś mniejszymi narzędziami, które umożliwią nam położenie większych detali, bo chcemy osiągnąć taki efekt wow, mam nadzieję, przez detale też, które nie tylko przez samą strukturę tego potwora, ale też przez detale. To na razie powstaje bardzo szybko, ale pamiętamy cały czas, jaki jest cel. Cel jest taki, żebyśmy mieli żebyśmy mieli go jednak wycyzelowanego, nie? Także sięgam zaraz po ten. Zobaczymy zaraz, nawet nie wiem, co to jest. To jest taki bardzo cienki cienkopis, troszeczkę za cienki. Przewołałbym piątkę, zaraz znajdziemy. O, tu jest 0,5, ale to jest 0,05, holender jasny. To będzie też za malutki, zresztą jest już wypisany. O, ten jest 0,5. Słuchajcie, ten będzie, o ile będzie pisał, będzie dobry. Zobaczcie na to. Narzuca nieco inny kolor i ja tu widzicie, ja tu będę, o. Teraz będę się starał nim bardzo takie ostrożne robić zawijaski. Żebyśmy nadali tutaj takiego poloru trochę szczególików, nie? Żebyśmy też nie pojechali, żebyśmy z tego nie zrobili takiego prostego tylko rysunku, tylko żebyśmy właśnie nadali to, co spowoduje, że będzie taki efekt wow, mam nadzieję, że ktoś tu spędził trochę czasu, nie?
A prawda jest taka, że nie musimy tu spędzać nie wiadomo ile czasu nad tym, bo to samo nakładanie takich barierów nie zajmuje długo. To jest tylko żmudne, ale to nie jest długotrwałe. O. Ale pewne takie zróżnicowanie w lineworku, tego cienkopisu nie ma co też tam za dużo nakładać, ale pewne zróżnicowanie w lineworku daje to, że on się wydaje bardziej głęboki ten obraz. Tylko potem łatwo przesadzić, łatwo go całego zrobić za bardzo pomazianego po prostu. O. I to Todd McFarlane z tym jakoś uchodził zawsze, że on potrafił tam te miliardy linijek na tym dawać i jakoś mu to działało. Ale my nie jesteśmy chwilowo Toddem McFarlanem, więc trzeba, i zresztą to nie jest celem, więc trzeba robić po swojemu, o tutaj ślinę, i modlić się, żeby było dobrze. Zresztą Todd McFarlane tego nie robił cienkopisikami głównie. To on nie stosował takich narzędzi, jak ja teraz stosuję. On stosował głównie stalówkę Hand, która jest taką elastyczną stalówką i ona robi rzeczy z bardzo dużym zróżnicowaniem lineworku, czyli to nie jest taki, jak sobie zobaczycie jego pracę, to nie jest taki jednostajny ciągle ten cienkopis. To się tak wydaje, że on jakby cienkopisem robił wszystko i się nim bawił, ale to nie jest tak. On to robił stalówką i dlatego te jego prace tak atrakcyjnie wyglądają, jeżeli chodzi o inking, bo ta linia jest zróżnicowana, ona tam żyje. Tam nie jest to statyczne, takie jak ja tu robię, nie? Znaczy ja tutaj też staram się nie robić takich błędów, które wynikałyby z nałożenia tylko jednostajnej linii, ale jak ktoś robi tylko jednym poziomem linii, tylko jednym rozmiarem linii, no to widać potem, nie? Jak się nie stara tego różnicować. No ale takie rzeczy, które ja zrobiłem tutaj tym pędzelkiem, to można równie dobrze zrobić właśnie cienkopisem, tylko trzeba po prostu wiele razy nakładać to samo, nie? Wiele razy nakładać linię i w końcu się do czegoś dojdzie. Dobra, nie ma coś, co jest za długo międlić tu w niektórych momentach, ale trochę pomiędlić trzeba. No bo chcemy, żeby to w końcu wyglądało, nie? Chcemy też, żeby ktoś to tam zauważył, żeby to się rzucało w oczy. No też bez roboty tego się nie da rady zrobić, nie? To też trzeba swoje, że tak powiem, oddłubać na planszy, bo to rzadko kto ma taki dar, że od razu tylko kilkoma maźnięciami. Są tacy ludzie, no ale ja do nich nie należę, którzy kilkoma maźnięciami potrafią zrobić coś genialnego. No to jest oczywiście umiejętność powyżej wszelkiej krytyki, każdy by ją chciał. Ale my musimy posiłkować się pewnymi komiksowymi trikami, jeżeli chcemy do czegoś dojść, nie? Także to też nie ma w tym nic złego. Jedźmy z koksem. Trochę się pobawiłem tym piórem kulkowym. To nudne jest do patrzenia, ale dobra. I tutaj zrobimy ten cień. Trochę widzicie? O, nacisnę ten. Dosyć świeży, niedawno go ładowałem. To jak jesteście ciekawi narzędzi, to zapraszam. Tam mam takie filmiki w serii Akademia Rysowania Komiksów, w których opisuję to, jakich narzędzi używam, to już tutaj nie międlę o tym. To jest po prostu ten pętel do napełniania akwarelami. Ja sobie go napełniam tuszem, działa jak złoto. Okej, dobra. Widzicie, od razu jak się ten poprawił po nadaniu cienia, nie? Chodzi o to, żeby też dynamika była w tym rysunku, żebyśmy trochę z głowy tutaj pocisnęli, trochę tak na Jana, ale. O, i tutaj też, żebyśmy Żarłokowi zrobili cień, bo to potem oko będzie momentalnie reagowało na to, o nie? Tyle nieregularności takiej, o to chodzi też w tym rysunku, żebyśmy tu nie mieli jednolitej krechy, tylko żebyśmy tu, żeby coś wyskakiwało na nas. I teraz uwaga, teraz będziemy musieli zrobić rozbłysk tu. Wymyśliłem, że my zrobimy rozbłysk na tym ramieniu, i teraz uwaga, są dwie szkoły. Tak jak w piciu Lambrusco są dwie szkoły, można pić albo zimne, albo ciepłe. Tak, przed chwilą byłem zresztą na włoskim obiedzie, słuchajcie, w przerwie między rysowaniem tego byłem na włoskim obiedzie. Tutaj niedaleko we Wrocławiu mamy taką knajpę, która się nazywa Cimone, i zawsze tam jest bardzo fajnie, więc polecam, jakby ktoś był we Wrocławiu. Okej, dobra, i tutaj tam jest taka pizza neapolitańska, prawdziwa, bardzo dobra, polecam, przynajmniej as of today, as of data publikacji tego filmu, tam prowadzi to chyba właściciel, z tego co wiem, bardzo sympatyczny pan. Więc ten, ale tak jak mówię, co to chciałem powiedzieć, że tak jak lambrusko, można serwować albo ciepłe, albo zimne. A mi się napił zimnego lambrusko. O Jezu Chryste, ale dobra, ja w ogóle uwielbiam Lombardię i dlatego to mam. No ale dobra, to tu mamy ten, tu mamy, tu można zrobić tak, albo jakby czarnym, nie? Albo białym, medium. To są te dwie szkoły. Ja tu poprawię trochę, bo mi tak nie wyszło, trochę mi za bardzo mi równomiernie wyszło, ale zobaczcie na to. O, to się da zrobić, nie? Wszystko się da zrobić, tylko trzeba trochę cierpliwości, trochę filozofii zen.
Troszkę tu przegiąłem. Tam idealnie to powinienem może to zrobić trochę tam sobie cyrklem prawie, niektórzy się lubią bawić i tak dalej, ale słuchajcie, bez przesady. Bez przesady. Dobra, to miałem zrobić tu. Tutaj miałaby, no w zasadzie to tu, ale dobra, no to już tu z oka nie wyjmiemy. Zapomniałem, że tu miała być ta. No to nawet dobrze, bo trochę będzie bardziej wychodził z tego. Bo on ma wychodzić z dziupli tutaj. Zaraz to zrobimy. Dobra, tylko gdzie on będzie. Tu gdzieś się kończy mu to, nie? O. Myślę, że tu już będzie trzeba dać mu czarne, znaczy białe. I tu, uwaga, zakolorujemy na czarno. Czyli ja wezmę jeszcze trochę, zrobię tych. Tu będzie się trzeba trochę pobawić, niestety, nie? Zaraz potem korektorem trochę poprawimy i tak dalej, ale to chodzi o to, żeby tego było dużo, bo wtedy wzrokowo się będzie wydawało, że nasz obrazek jest nie wiadomo jak skomplikowany, nie? A są pewne triki, które właśnie umożliwiają takie. Jak patrzycie, no mi to nie zajmuje długo, nie? Jak patrzycie na to, to. A chodzi o to, żeby była jakby stosunek cena-jakość, żeby wydawało się, że jest tutaj dużo w to włożone, natomiast żebyśmy my się też nie zajechali, nie? Żebyśmy tego nie międlili tutaj powyżej 2 godzin takiej planszy, no bo to się idzie zajechać, nie? Więc ja i tak ten film skracam, bo to jest, wyobrażam sobie, śmiertelnie nudne patrzeć na co jest. Chyba gorzej byłoby tylko patrzeć na mknące po niebie słońce, albo przemijające gwiazdy, albo przemijające życie. Ale to wszystko. Dobra, to już tu, ja myślę, że tu już jedzie. O, tutaj jeszcze tam coś ten, żeby były jakieś odłamki, żeby to gdzieś tam też za nim. No dobra, i teraz jedziemy mozolnie, będziemy to zamazywać, będziemy to zakolorowywać. Tu już powoli trzeba ramkę robić. Tak, ja myślę, że zaraz zrobię tę ramkę. Zrobię ramkę, a to będziemy zakolorowywać na czarno. Jakby Was interesowało, jak robię ramkę, to robię ją po prostu, słuchajcie, linijką i tym, i cienkopisem, ok? That's it. A, o Jezu, wypisany, kompletny szajs do kosza. A gdzie ja tu miałem taki był fajny jakiś cienkopis? Teraz nie znajdę, akurat jak jest mi potrzebny. Akurat jak jest mi potrzebny, to mnie wszystko zawodzi. Tak, to jest. Gdzieś tutaj. Wszystko niby wiem, że co jest, ale teraz będę szukał tu w tym. Dobra, zrobię to zaraz offline, a Wam tylko powiem, że tak, przykładam po prostu cienkopis i jadę ekierką, nie? No pomylić się nie można. Dobra, to co nam pomoże tak osiągnąć taki trochę efekt a la Denny Miki, bo nie chcemy tego robić takiego, żeby to wyglądało tak bardzo, bardzo staroświecko, to jest troszeczkę takiego, tego znalazłem w końcu, tego cienkopisu jedynki, ale zrobionego w taki sposób tutaj, o, żeby go tak trochę z boku, żeby on dawał takie nieregularne linie, o, widzicie? I to nam da troszeczkę tutaj takie, pozwoli nam takie, o, takie troszeczkę a la stalówka efekty. Nie chcę mi się już grzebać i wyciągać stalówek z mojego tutaj ten, mam cały zestaw taki jakby kaligraficzny. To też od czasu do czasu warto używać, ja też zresztą kolekcjonuję stalówki, jakieś tam mam dużo różnych, ale nie, szczerze mówiąc nie używam tego ostatnio. Stalówki już dawno nie używałem, stalówki ostatni raz używałem gdzieś tam w kajdanie czy coś, bo to, o, tak, takie coś, chodziło bardziej o coś takiego, bo w kajdanie używałem, bo jest po prostu niewygodne mega, nie? Nawet już samo maczanie w tuszu w dobie tych takich napełnianych pędzelków po prostu się nie opłaca czasowo. To fajnie wygląda, fajnie wychodzi, ale to moim zdaniem już gain, czyli ten zysk, nie jest tak duży z tego. Tam już to nie ma takiej potrzeby już dzisiaj, tak jak kałamarza nie ma potrzeby trzymać na biurku, nie? No niestety, no chyba, że ktoś uwielbia to robić, no to tak, nie? Nie mówię, że nie, pasjonaci są fajni zawsze, ale generalnie to nie jest tak, że to jest jakaś konieczność. No, to są pewne rzeczy, odchodzą do historii i tyle, i tu się nie ma co nad tym zastanawiać. Dobra, może trochę przegiąłem z tym zakolorowaniem języka, ale dobra, zaraz tutaj sobie poradzimy. Tymczasem borem lasem. Musimy tutaj zaczernić teraz. No, tak będziemy to zaczerniać, widzicie? Szybko i sprawnie, nie ma co międlić, bo to czas i pociągi nie czekają na nikogo. I będzie, panie, jeszcze, ale zobaczycie, że tam różnicę na końcu to da ta odrobina korektora, bo nie ma to jak troszeczkę takiego odwrotu kontrastu i białe linie na czarnym tle, to na takie trochę speedlines tu pokombinujemy, troszeczkę gdzieś tam jeszcze się pozbędziemy z deka konturów i tak dalej, tam gdzie ich nie trzeba, to nam wszystko pogłębi ten rysunek, zobaczycie. Także tu widzicie, już ta czerń nadaje takiego klimatu, że on skądś wyłazi, nie? Chodzi o to właśnie, żeby on wyskakiwał, żeby on był dynamiczny. My walczymy, każdym obrazkiem rysunek walczy o uwagę odbiorcy i my musimy o tą uwagę cały czas walczyć. Tu gdzie niegdzie zabijam te takie kamyczki, które wcześniej zrobiłem, ale trudno, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Także oszczędzę Wam tego, ale tutaj wiedzcie, że coś się dzieje i ja zaczerniam to.
Dobra, skończyłem tę czerń, czy prawie skończyłem, tu jeszcze, o, przy żarłaku. Tu nawet nie będzie trzeba za bardzo poprawiać mu tego, bo samo się trochę wyklepało z tą nogą. A poza tym powiem Wam tak, popatrzę na to 15 minut, albo pójdę sobie zrobić kawę i potem mi się już wydaje, że jest ok, nie? Chociaż tutaj no, znowu nie jest trochę ok, trochę mi się za bardzo wyjechało. Dobra, ale to są takie rzeczy, które trzeba po prostu tu zen zastosować i wrócić do tego później. I to wszystko, nie? Żebyśmy tu nie zaczęli znowu międlić, bo to nic nie daje. O. O, tak, jeszcze to zakoloruję. Bo to potem się zapomina, nie? Ile ja planż wyrzucałem nieraz albo kasowałem gdzieś tam w ostatnim stadium, jak się wkurzałem, że coś mi nie wychodziło, a potem jak tak patrzyłem na zdjęcia, bo czasami zrobię zdjęcie i potem wywalę, to mi się wydawało, że bez sensu, że w ogóle coś z tym zrobiłem, że w ogóle nie zachowałem tego. Więc to tam nie ma co. Dobra. Aha, bo tu miała być chmurka żarłaka. Chmurkę zawsze można komputerowo dorobić albo przerobić. I to tam nie ma, no issue, nie ma problemu. To się tam potem wyklepie. Chmurki mi nigdy nie wychodzą. Ja nie używam tych krzywików do tego. Bym opipiał. Nie chce mi się tego w ogóle robić. Nie lubię. Tak znowu przesadzę. Nie jest. Lubię sobie porysować, ale nie jestem aż takim palcem grzebalcem. Wbrew pozorom nie lubię międlić za długo jednej planszy. Nie sprawia mi to przyjemności. Mi sprawia przyjemność efekt. A nie, jak widzę efekt fajny, a nie tyle sama robota. Nie, może to źle, ale nie, aż tak nie znajduję w takim międleniu. No to zresztą to jak ktoś ćwiczy na przykład na gitarze albo coś, nie, albo na czymkolwiek. No. Rzadko kiedy aż tak bardzo seksowny jest ten pot, który trzeba włożyć w to. Nie? Raczej człowiek chce fajnie potem zagrać. Na przykład tak jak ostatnio widziałem, znaczy ostatnio już znam to, ale widziałem właśnie, dzisiaj pokazywałem synkowi ten Teeth of Hydra, zęby Hydry, Steve'a Vai'a. Kurczę, to jest ale teledysk. Nie wiem, czy widzieliście Steve Vai, Teeth of Hydra, czy Hydra. I powiem Wam, że to jest niesamowita rzecz. On tam gra na trzygryfowej, znaczy na takim gitarze, skąd jest basu, z sitara i z gitary. I to jest zupełny odlot, ale pokazuje to, do czego człowiek jest w stanie dojść, kurczę, jak ma odrobinę fantazji, nie? I odrobinę wolnego czasu i w ogóle, i zapału. I to jest to właśnie, o co chodzi, nie? My powinniśmy wszyscy dążyć, żeby też proponować odbiorcy coś takiego, co go zainteresuje, coś takiego, czego nie dostanie gdzie indziej, nie? I to Amerykanie dobrze rozumieją. Vai to jest Amerykanin, on to dobrze rozumie. I wszyscy ci, którzy tworzyli komiksy w Ameryce i tak dalej, czy w ogóle jakiekolwiek, dlatego z Ameryki macie te takie największe filmy, tam jest największy jednak przemysł. My często zadajemy pytanie, dlaczego właśnie tak jest, że wszystko, co dobre, tak, znaczy co inaczej, to, bo to byłby trochę na wyrost, ale wszystko, co takie no, znane i tak dalej, idzie z Ameryki. Są różne odpowiedzi, ja wiem, pewnie każdy ma tam swój pogląd na ten temat, ale generalnie też mi się wydaje, że chodzi o to, że oni po prostu, oni tak musieli zawsze pływać bez tych takich różnych pomocy państwa i tak dalej, że oni wyrobili w sobie niesamowitą uwagę, umiejętność przyciągania uwagi i kombinowania. I to jest to. I to my do dzisiaj, oni do dzisiaj na tym jadą. I dlatego to jest, te amerykańskie rzeczy mają to do siebie, że tam ten komiks jest też taki, że on przyciąga uwagę, nie? Te splesze, to wszystko, to ma żyć, ma pulsować, ma nie dać ci się położyć, nie? To dopiero niedawno tam stosunkowo trochę od tego się odeszło. No ale dobra, słuchajcie, nie wiem jak to wygląda w ogóle, bo straciłem troszeczkę dystans do tego, no ale jedziemy dalej, no. Trzeba robić, bo nikt za nas nie zrobi, jak my sami tego nie zrobimy. Jeszcze zostało parę takich final touches. I będziemy przechodzić do korektora. Słuchajcie, tutaj zrobiłem trochę takiego, czegoś może mniej w stylu takiego, jak mówiłem, mniej tego takiego hatchingu specyficznego, ale chodzi o to, żeby też to był efekt 3D, nie? Te takie linie trochę kubertowe, które są dosyć jednostajne, one powodują to, mam nadzieję, że to się wszystko, to się uwypukla, że on skądś wychodzi, nie? Gdybym tutaj przegiął i tylko nakładał z tyłka kropki i kreski bez sensu, to też niedobrze, bo byśmy nie osiągnęli tego efektu, który chcemy. Teraz biorę ten, teraz biorę cienkopis i będę mozolnie będę ten zbrylał te 3D hopefully, te wszystkie te kamyczki i tak dalej. Kamyczki podnoszą dynamizm, nie? To jest kolejna taka zasłona dymna, kolejna sekretna broń. Muszę znaleźć coś lepszego. Fine liner, 8 mm, dobra, dajesz.
trochę gruby, ale i tak chudszy niż ten poprzedni. Ten też trochę zamazuje. Niedobrze, niedobrze. O, tą dwójeczkę sobie weźmiemy. Tu, ona tu się teraz przyda. Wygląda trochę takiego. Nie zaszkodzi tutaj trochę nawet tak pojeździć, nie? Bo to też nie chodzi o to, żebyśmy kogoś małpowali tutaj specjalnie. Chodzi o to, żeby ten vibe był taki, żebyśmy my, rysując, mieli jakąś przyjemność z tego i tak dalej, nie? A każdy rysownik takie te hatchingi to robi dosyć automatycznie, tu też się nie ma co modlić. My sobie nie zdajemy sprawy często, że to co, rysownik nie traktuje tego z reguły jak robi, że to jest coś takiego precious, cennego, tak jakby zrobił, nie wiadomo, różę hodował w ogródku i chuchał na nią. Tylko to idzie po prostu, to musi iść, nie? Masz gorszy dzień, masz problemy rodzinne czasami, jakieś zdrowotne, inne, masz sraczkę i tak dalej. No ja akurat nie mam, ale no generalnie wiecie, o co chodzi, nie? Czasami się coś nie chce, więc to też jest, to trzeba po prostu koksować, nie? Trzeba wyrabiać sobie triki, które pozwalają nam maskować nasze słabości, nie? Tutaj jakiś panel zrobić inaczej, trochę tam mniejszym kosztem. Tu jakąś postać bardziej zacieniować, żeby nie trzeba było tyle detali robić, nie? Także to są, ta pewna ekonomia rysunku to jest coś, co ja bardzo lubię się przyglądać czemuś i temu i polecam wam też studiować to, nie? Jak jesteście zainteresowani, bo to rysowanie, bo to zawsze coś daje. O, widzicie, już zaczyna to mniej więcej wyglądać. A jeszcze tu jeszcze się trochę pobawimy. Ja bym jeszcze tutaj dodał trochę takich tych. To nie zaszkodzi, powiem wam tak, to nie zaszkodzi, jak się trochę łusek doda. To będzie takie wrażenie, żeśmy się tu napracowali, nie? A tymczasem tylko my będziemy znać nasz tajemniczy sekret, żeśmy się przez to przestrzelili jak kamień wyrzucony z procy, wiecie? A wszyscy potem powiedzą, wow, on tu musiał, ale nakładać to długo, nie? A tymczasem więcej gadam, jeszcze słuchajcie, jakbym nie gadał, to bym to już miał zrobione, no ale trudno, chciałem pokazać coś, bo już dawno nie było, a dostaję od was czasami informacje, żebyście sobie jeszcze popatrzyli na te rysunki, że one czasami was inspirują, co bardzo mnie cieszy, więc mam nadzieję, że ten też kogoś zainspiruje do własnej, komiksowej, rzetelnej, uczciwej, nikomu niepotrzebnej roboty, więc oby tak się stało. Nie żałujmy czasu na ulepszenie takich różnych dupereli, które nam się wydają zbędne, bo one dodane 2 i 2 wychodzi 22, ale one dodane powodują, że to wszystko zaczyna żyć. Dopiero właśnie w tych takich finalnych taczach, jeszcze jak wymarzymy tą gumką, to dobrze jest przejechać sobie wszystko. To dopiero tam też wyłażą też ten diabeł w tych szczegółach wyłazi, nie? Że tu to, co nam się, te 20% finalne, to nam da dużo, no może nie 80, ale to nam da dużo takiego wrażenia szczegółowości jeszcze, to co robimy w tej chwili, takie poprawianie tego wszystkiego, troszkę dodawanie tej bardzo cienkiej linii, to powoduje, że gdzieś tam te szczegóły zaczynają wyłazić. I się wszystko fajnie merdżuje. Dobra, ja jeszcze muszę zrobić tutaj jedną rzecz. Chciałbym włosy mu tak trochę tym. No włosów najlepiej jest stosować zawsze. W ogóle nawet nie ma sensu robić ich cienkopisem. Trzeba robić je pędzlami, czymś co ma pędzel, bo inaczej to się zajedziecie po prostu. Włosy to jest, od wieków ludzie wiedzieli, że trzeba robić pędzelkiem, który sam jest z włosia, czy to syntetycznego, czy naturalnego. Oczywiście najlepsze są takie naturalne. I tyle. Oczywiście, że niektórzy uchodzą czasami, żeby rysować włosy bez pędzelka, ale to jest moim zdaniem niepotrzebne. To nie po to wymyślono narzędzia, żebyśmy tam się wymyślali koło na nowo, nie? A jak nie masz charakterystycznego stylu, który ci umożliwia trochę ujście z takimi rzeczami, to tym bardziej popłyniesz. Tym bardziej popłyniesz, jak będziesz się polegał na jakimś takim swoim widzimisie, nie? Lepiej też otwartych drzwi za często nie wyważać. W ogóle, no, ja rysuję ręcznie, jakby ktoś nie wiedział. A wiem, że niektórzy teraz już na tabletach rysują, no ale słuchajcie, jeżeli rysujecie na tabletach, no to możecie sobie robić Ctrl-Z za każdym razem i tam w zasadzie nie ma się jak pomylić, nie? No to już nie ma co tam nawet, to wystarczy tylko wystarczająco wiele razy zrobić coś, żeby w końcu wam wyszło, nie? Ale ja jednak rekomenduję każdemu, żeby się nauczył rysować ręcznie, ponieważ jest coś w tym takiego, że jak się narysujesz dobrze rysować ręcznie, to będziesz potrafił też większą ilość fajnych komputerowych, Jezu, fajną efektów, pewnych takich manier przenosić na cyfrę. A jak się nauczysz od razu w cyfrze i nie będziesz umiał analogu, to będziesz dążył do prostoty, będziesz ubogi.
w tym, w warsztat, bo łapa wyrabia pewne takie triki, które potem fajnie wyglądają. One niekoniecznie coś dają, a fajnie wyglądają, a w cyfrze to człowiek się spieszy, żeby zrobić. A wszystkie te idiosynkrazje, wszystkie takie te nam tylko właściwe elementy, które tam są nam, tylko my je wnosimy do rysunku i nasza łapa, to znika. I dlatego te wszystkie komiksy Marvela i DC wyglądają dzisiaj tak według mnie siermiężnie, bo są rysowane cyfrowo i często już przez ludzi, którzy nawet analogowo nie potrafiliby już nic narysować, nie? Albo jakby potrafili, no to kopiowaliby to, co robią w cyfrze. A spójrzcie sobie na takiego Briana Bollanda na przykład. On się uczył rysować zupełnie analogowo, ale potem przeszedł na cyfrę i pewnie gdybyście nie wiedzieli, gdybym wam dopiero dzisiaj uświadomił, że Brian Bolland pracuje dzisiaj już tylko na cyfrze, to też byście zbyt wielkiej różnicy między jego starym a nowym artem nie widzieli. Chociaż Bogiem a prawdą uważam, że jego stary art jest lepszy generalnie niż ten nowszy. To jednak trochę widać gdzieś tam, ale to jest też zasada, która czasami się stosuje wobec różnych artystów, więc często tak jest, że człowiek z wiekiem traci swój gdzieś tam taki trochę polot. A nie chcę powiedzieć, że Bolland go stracił, bo Bolland jest bardzo kompetentnym, znakomitym artystą światowej sławy i klasy, tylko chodzi o to, że czasami jak widzę te jego współczesne okładki, to widzę, że chyba troszeczkę tam momentami już też on dąży do takiego trochę wygody niż do takiego zalania nas mega dokładnością i szczegółowością, tak jak kiedyś to było. Ale kto, no, jeżeli to się nie opłaca komuś, to nie będzie tego robił, nie? Po prostu to jest krótka piłka, no. To też jest jakiś powód, że nie ma komiksów Briana Bollanda rysowanych co miesiąc. Bo to, no, ja myślę, że on by nawet gdyby mógł zrobić dwumiesięcznik, powiedzmy, w tym swoim stylu, no to po prostu to wymaga tyle czasu, energii i tego, że mu się to po prostu nie opłaca, że bardziej mu się opłacają w tej chwili okładki, bardziej mu się opłaca w ogóle zrobić coś innego niż takie komiksy, nie? Więc to jest tutaj tędy droga. My musimy zawsze patrzeć mniej więcej skąd też hajs płynie. Nie? I jakby, jak jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, to nam się wydaje, że najważniejsza jest sztuka i tak dalej. I to zawsze jest dobrze, jak najważniejsza jest sztuka. Jak robimy coś dla czystej, takiej, powiedział, artystycznego spełnienia, to też jest fajnie. To jest bardzo cool. I nie oduczajmy się tego robić. Nie to próbuję powiedzieć, ale próbuję też powiedzieć, że dochodzą, jak już przestajesz być takim młodym całkiem artystą, to dochodzą inne czynniki, jak choćby zwykłe życia poza dnia codziennego i musisz podejmować pewne decyzje, które ci pozwolą na pewne skróty. I na pewne rozpoczęcie z takiego strumienia pieniądza, który musi do ciebie płynąć, z czegokolwiek robisz. Jeżeli tego nie ma, to pozostaje ci tylko pasja. No i to jest taki wybór, który musimy wszyscy sobie sami podjąć, nie? No i dlatego też wielu ludzi po prostu nie w komiksach, którzy kochają komiksy, w komiksach nie robi, bo to nie jest medium, to nie jest biznes, w którym jest dużo pieniędzy, nie? To jest, jeżeli nie ma ogólnie dużo pieniędzy w jakimś biznesie, no to generalnie nie opłaca się tam robić. No dobra, słuchajcie, ale opłaca się na pewno przyłożyć łapę do tego. Ja wiecie, co zrobię? Ja teraz to wymarzę. Wiecie, jak to wymarzę? Gumką normalnie, panie, gumką. I zaraz przejdziemy jeszcze do Final Touches i do nakładania korektora. Słuchajcie, jedziemy z koksem z Pro White. Wybieracz. Ja akurat taki stosuję. Jest ich wiele. Można używać tego, czego chcecie, co lubicie. Ja to gdzieś wyczaiłem kiedyś i do tej pory mi się sprawdza. Prawda okrutna jest taka, że o jakiekolwiek białe medium byście nie wzięli do ręki, jakiegokolwiek białego medium nie wzięlibyście do ręki, to i tak będzie się wam rozłazić, i tak to jest niewygodne, to nie jest jak tusz. Nie ma takiego, panie, który by wynalazł coś takiego, co będzie działało jak tusz i koniec. I zawsze trochę się z tym jest zachodu i pieprzenia. No i to takie życie. No i co ja wam więcej powiem? Dobra. Troszkę sobie zdałem sprawę, jak tak odszedłem, zrobiłem dwa łyki wody, że trochę może momentami przegiąłem tu i warto by było z tymi kreseczkami i warto by było troszeczkę go tu zmiękczyć, nie? Momentami. Więc na spokojnie, o, tutaj też troszkę więcej tych kropek takich zrobimy, widzicie, na oczach. Trochę je tu wymasujemy, żeby one nie były takie ordynarne. O, troszkę poprawimy. I to znowu będą, o, trochę tych. I znowu to będzie takie kilka kolejnych elementów, które sprawią, że to się polepszy, nie? To się nie polepszy wszystko naraz, ale polepszy się o tutaj o 2%, tutaj o 5%, tutaj trochę i w końcu ta całość, mam nadzieję, się poprawi cała. O, zobaczcie, zobaczcie, zaraz zobaczycie, w jaki sposób białe medium, umiejętnie zastosowany, znaczy mam nadzieję, zastosowany korektor, polepszy wam ten, dynamikę całego rysunku. O, te kropeczki
To jest taki motyw bardzo popularny na przykład u Johna Romita Seniora z czasów The Amazing Spider-Man. Jak pamiętacie, to tam, albo sobie sięgniecie po Artist Edition, to tam jest dużo czegoś takiego, takiego właśnie zabiegu. To nie jest zawsze tylko wydrapywanie planszy, takie kropeczki, chociaż często, ale też zauważam tam korektor w taki sposób kładziony. Więc to tak jest. Dobrze, tu zrobiłem, troszkę wybieliłem, troszkę trzeba to, o, troszkę tutaj trzeba troszkę powyrównywać, nie? O, zobaczcie, w to zawsze coś daje. Tu na przykład można zrobić taki zabieg, żeby, och, gdzieś mi to widzicie, tak to jest. Zawsze się czegoś upierdzieli. Uwaga, nie obrażajcie się, ale ja troszeczkę sobie tu pomogę i zmienię pozycję całej planszy, żeby móc efektywniej nakładać ten korektor, bo tak to bym musiał się co chwilę martwić, że mi coś nie... się nie zabrudzi, a tak to będę sobie, o. Chodzi o to, żeby te jakby promienie korektora były więcej współmierne z promieniami tego światła, które tam, takiego quasi światła, które tam gdzieś wyłazi z tyłu, nie? To o to chodzi, żebyśmy tu nie zrobili wrażenia, że wszystko idzie w różnych innych kierunkach. Chodzi o to, żeby nadać temu pewną spójną, spójny, dynamiczny kierunek. Takie te speedliny, dbajcie o to, żeby one nie rozchodziły się na wszystkie strony. No, ja myślę, że to wystarczy, też żebyśmy go nie pokancerowali całego. Tu możemy troszeczkę te linie troszeczkę wykrzywić, o, żeby one nie były takie proste, tylko takie krzywikowe. To trochę też żarłaka pomoże. O, i też żeby to nie było w równych odstępach, tylko czasem zrobić dwa naraz. O, tak, myślę, że tu brakuje tego wykrzywienia trochę, to popracujmy nad tym, wszystko idzie tak trochę za prosto, o, on ma robić wrażenie sproing, on ma wyskakiwać na czytelnika, a nie być sobie taki tylko statycznym tym, nie, który gdzieś tam, o, on ma robić wrażenie sproing, dobra, ja myślę, że to starczy, bo inaczej być też go tu złamiemy i będzie się, zrobi się zupa z niego, nie? To też trzeba uważać, żeby zupy nie zrobić. Jeszcze gdzie nie, gdzie można dać tu, na tych kamieniach, takie, o, że to niby, o, widzicie, że to coś przelatuje przez nie, to też jest fajny efekt i też on potęguje wrażenie, ja chyba czarne ramki zrobię, on potęguje wrażenie dynamiki, przynajmniej w mojej opinii, o. Bo tu się wydaje, nie, jakby coś przechodziło przez to, wtedy, o, jak tak zrobimy, o. Dobra, ja myślę, że to wszystko. Co tu jeszcze międlić? Tak się zastanawiam, coś tu jeszcze mieliśmy poprawiać, ale już z tego wszystkiego zapomniałem co. Może trochę język jeszcze taki bym mu wybielił. Może tutaj parę takich, o, parę takich kropek jeszcze, tej śliny, bo to nam trochę pouciekało przy tym zaczernianiu. To nie mówię, że nie. O. Nie mówię, że nie, że ma tego nie być, bo to zawsze coś daje. I tak sobie patrzę. Zębiszcza, tak, o tu ząb, już wiem co, na początku mówiłem, że ząb mu poprawię, o, zębiszcza mu poprawimy, drugiego zębiszcza, żeby to się wszystko wydawało bardziej, tego jest, i tyle, ja bym tu więcej nie robił, to jest, panie, może tylko to, ale i tak, tak jak mówiłem, czarne ramki zrobimy, więc to nie będzie miało większego znaczenia, chociaż ja lubię, jak te chmurki w przypadku białych ramek są. Aha, wiem, co jeszcze jedno miałem zrobić, miałem nadać speedlines, jeszcze tutaj. Tylko tak się zastanawiam, czy jest taka konieczność. Wydaje mi się, że nie, dlatego że jak zrobię tutaj speedlines, to straci trochę taki kontrast. Lepiej zamiast speedlines jeszcze zrobić, się wysilić i zrobić kilka takich nowych tych kamyczków. Wiecie, bo jak zrobię, jakbym tu zaczął robić jeszcze speedlines, to mogłoby to fajnie wyglądać, ale jest ryzyko, że się wszystko zleje, wszystko będzie masą. A chodzi też o to, żeby rysunek w momencie, kiedy patrzy na niego widz, to żeby on też od razu dawał widzowi kontrast, nie? Tu jakiś ciężar, tu jakieś białe, coś płynie, żeby w przypadku tego pierwszego wrażenia tego nie zgubić, nie? Żeby się nie musieli z lupą stać i patrzeć i się domyślać, co jest na tym rysunku i dopiero potem, a faktycznie, ale fajnie, to nie ma gorszego, to musi od razu działać, to my nie mamy mieć, to jest najgorsze, co można zrobić, to jest stworzyć u czytelnika wątpliwość, co się dzieje na rysunku. Skąd ta ręka wychodzi albo coś. Ostatnio tak miałem w przypadku jednego spawna Bretta Boota. Jakieś takie były plątaniny ciał tam, że nie wiedziałem skąd co wyłazi na pierwszy rzut oka. I to nie jest umiejętne takie coś. Tego się powinno unikać.
Jeżeli i nie obwiniać tego, kto ogląda, nie mnie w tym wypadku, tylko to, jak, że tak powiem, przeciętny ktoś ma problem z tym, to znaczy, że jest źle, nie? Przeciętny odbiorca. A nie chodzi, żeby twórca miał problem, czy nie. No, dla mnie wszystko działa, nie? Tak jak w IT. No, u mnie działa. No dobra, ale jeżeli czytelnik ma problem, nawet jeśli to czytelnik, który rzadko sięga po komiksy, to ty masz problem. Właśnie o to chodzi, nie? O to chodzi. No tu powiedziałem, że nie będzie speedline'ów, ale tak narobiłem tych kreseczek. No ale słuchajcie, chodzi o to, żeby właśnie ma być też ten vibe takich starych komiksów, gdzie jest natkane szczegółami. No co ja poradzę? Dzisiaj tak mam, dzisiaj tak jest. Dzisiaj jedziemy, o tu, gdzie, że tak po, jeszcze sobie pociśniemy, żeby było, żeby ten, żeby. Nie, na bogato dzisiaj. Jeszcze tu przejedźmy. Ale to zawsze coś da, mówię wam, to zawsze coś da, bo każde takie przejechanie to potem powoduje, że w oku się robi większa feria szczegółów i jest większy efekt wow. Dobra, ja myślę, że powoli mamy to. Słuchajcie, no to dajcie znać w komentarzu. Proszę was bardzo, skomentujcie, polajkujcie, zasubskrybujcie kanał, bo to zawsze coś daje, jak wam się to podoba. Ja tu mam bardzo dużo takich filmików o rysowaniu. Jeżeli to jest was pierwszy, to sobie zajrzyjcie. Zajrzyjcie też koniecznie do mojej grupy facebookowej Jakub Martewicz Art. Poszczegóły, jak zdobyć moje komiksy. Kocia Planeta, Eurydyka, Kosmiczne Patałachy. Kocia Planeta, opowieść w formacie A4, w takim europejskim stylu, kosmiczna, pełna przygód. O, zobaczcie na to, pełna przygód, kotów i potworów. A tutaj Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy, przygoda Henryka Kajdana i Żarłaka w kosmosie. O, nawet zobaczcie, są pewne postacie, które znamy z historii, więc what's not to like? 200 stron w kolorze z kartotekami, ze świetnymi okładkami, które przeplatają całą historię. Wszystko stylizowane na te stare komiksy. Zobaczcie na to, sięgnijcie, bo warto, wspomnijcie moje słowa. O, tak się to wszystko zaczyna. Rybne dranie, Jakub Martewicz przedstawia. Dobra, no to kończymy powoli. Słuchajcie, co my tu musimy jeszcze zrobić jako taki ostatni ten? Musimy przystawić pieczątki i tym się właśnie teraz zajmiemy. Zrobimy tak. Bong. Jezus Maria, mam nadzieję, że nie zarżnąłem mikrofonu. Bong, Henryk Kajdan. I jeszcze, żebyście wszyscy wiedzieli, skąd wychodzimy. Jakub Markiewicz Art. No, a resztę się dorobi. Słuchajcie, resztę się dorobi. Kolejną tą się dorobi. Także zobaczcie, razem stworzyliśmy sobie dzisiaj ten oto panel, proszę bardzo, z komiksu Henryk Kajdan. Boże kochany, Henryk Kajdan, koniec, czyli Henryk Kajdan numer 22. Ta historia zostanie zawarta w tym właśnie nadchodzącym tomie. Kiedy on się ukaże, to nie wiem, panie, ale kiedyś się ukaże, tak jak poprzednie tomy się ukazały, jeśli tylko będę. I tyle. Słuchajcie, dzięki wielkie. Polecam wam, sami porysujcie, bo to zawsze coś daje. Mam nadzieję, że kogoś dzisiaj zainspirowałem do własnej solidnej, rzetelnej roboty. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnej nawijki.